przeciągną.
Za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor-Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Przysyła mnie Kor-Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska? Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą.
Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Thank you.
Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale! To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma.
Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinię. Tak, to mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia znalezionego przez nas pergaminu. Już wiem. To zaklęcie teleportacji. Wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne. To miejsce posiada szczególną aurę, aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu.
za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji właśnie tutaj, przed tą ścianą. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą.
Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i kości. Nie! Panie, przemów do mnie! Śniący, ukaż się swojemu słudze! Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina! Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego! Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny! Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana! Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Gin, niewierny psie! Ja! Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Thank you.
Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Ludzie zawsze gadają. To się chyba nigdy nie skończy. Mam już dosyć. Musisz uważać na to, co mnie to nie dotyczy. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Pewnie masz rację. Od razu wiedziałem, że... Jeśli myślisz, że... To mnie tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Pewnie masz rację. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Niech śniący macie w swojej opiece. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. To nie mój problem. Dawno temu. Od razu wiedziałem. Tylko zachowaj to dla siebie. To się chyba nigdy nie skończy. Pewnie masz rację. Takie sprawy załatwiało się inaczej. Musisz Może? Byłem na cmentarzysku orków. Nie można tam nic nie ma. Od ani śniącego, ani znaku, nic. A co z Balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. W tej historii to nie może, nie może! Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberio. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To nie było zbyt... Co słychać u jaśnie oświeconego? Nie budzi się i z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnach. Śpiesz się! Zapewne masz rację. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Myślałem, że to się skończyło. To się chyba nigdy nie skończy. Nie powinieneś wierzyć w... Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Dobra robota. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Powiedział coś? Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Ludzie zawsze... Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświaty. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. Tak długo, i co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkaloma. A gdzie jest Korkalom? W gniewie. Zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Myślałem, że to się skończyło. Masz tu klucz do skrzyni. Dawno temu. Pewnie masz rację. Jeszcze coś. Tak. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Myślałem, że to się skończy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Lepiej od co? Się do tego nie mieszać. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Nie
chciałbym teraz być w jego skórze. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Myślałem, że to się skończyło. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Kto tu rządzi? Nasi guru są wybrańcami śniącego. Śniący posiada władzę nad życiem każdego z nas, a guru objawiają nam jego wolę. Jak leci? Odkąd zostałem jednym z wybranych obrońców wiary, czuję się tak wspaniale, jak nigdy dotąd w moim życiu. To chyba bardzo odpowiedzialna funkcja. Jako niewierny nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Musisz uważać na to, co mówisz przy ojcu. Zawsze to samo. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To się chyba nigdy nie... Tak, pewnie masz rację. Może. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo! 3 sztuki mroku północy. Tylko nie wypal wszystkiego naraz. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Myślałem... Pewnie masz rację. To się chyba nigdy nie zmieni. Nie było zbyt problemu. Niektórzy... Tylko zachowaj... Takie sprawy załatwiało się inaczej. Tak długo. Czekaj, jak nie, to nie lepiej się mierzyć. Jeśli myślisz, to nie było zbyt mądre. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Mam już dość tej paplaniny. Tylko zachowaj to dla siebie. Niektórzy powinni wiedzieć, gdy się nie nauczą. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Pewnie masz rację. Pewnie masz rację. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot, mam już dość tej paplaniny. Lepiej się do tego nie mieszać. To nie było zbyt mądre. Pewnie masz rację. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. To się chyba nigdy nie zmieni. To nie było zbyt mądre. Zawsze to samo.
historii musi być jednak ziarno prawdy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie powtórzę. To się chyba nie musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To się chyba nigdy nie zmieni. Mam już dość tej paplaniny. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Niektórzy nie musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Ludzie zawsze gadają. Lepiej się w nic nie pakować. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Od razu wiedziałem, że masz kłopot. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Niech śniący macie w swojej opiece.
się już nie powtórzy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dlaczego zawsze tak się dzieje? W tej historii musi być jednak ziarno. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Co za... Myślałem... Nie powinienem. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym bojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Jeśli myślisz... Co tu robisz? Ja walczę ku chwale wielkiego śniącego. Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Zejdź mi z drogi! Zejdź! Mam ci to wbić do tej zakutej pały? Schowaj! Facet ma dość! Jeszcze tego pożałujesz. Znowu szukasz kłopotów? Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Trzymaj się. Musisz uważać na to, co robisz przy pracy. W dzisiejszych czasach na nikim. Od razu wiedziałem. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Mam już dość tej poplaniny. Więcej nie. W tej historii musi... Lepiej się do tego nie mieszać. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Jeśli myślisz, że... Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena. On się zajmuje kurierami. Musisz uważać na to, co... Kiedyś mówisz. Takie sprawy załatwiało się inaczej. Poszukuję magicznych ksiąg. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To się już więcej nie powtórzy. Jeśli myślisz, że w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Kiedy?
Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Jeśli myślisz, że... To już się więcej nie... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Masz rację. Zejdź mi z drogi! Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Do zobaczenia! Może. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Lepiej się do tego nie mieszać. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Kiedyś takie sprawy... Tylko myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Pogadajmy lepiej. To zawsze nie było to samo. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od tego. Pogadajmy lepiej. Mamy... W tej historii...
jak leci. Świetnie. Wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Powiem Diego, że można na tobie polegać. Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Ludzie za... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Ludzie zawsze gadają. Ja tam się nie mieszam. To się chyba nie...